nie tylko, bo Babyborn ma super dużo różnych funkcji. No jest takim małym dzidziusiem, którego trzeba nakarmić. Na przykład może zrobić kubkę. To wtedy siku. Trzeba go zmienić pieluszki bardziej. Czyli przewinąć tak. Można ją przebrać różne ciuszki. No, pokażemy wam wszystko. W tym odcinku. Oglądajcie. To teraz zaczniemy od zmiany pieluszki. A gdzie jest ta pieluszka? Ach, tam leży. Ona też jest różowa, ta pieluszka. No, tak lekko. No ładna. Oj, to jest skomplikowane. No. Może smoczek jej nie? No. O, chyba będzie płakać za chwilę. A Michasia, ja ci powiem, ty nie lubiłaś smoczków. No, a to jest taka śluzka. Tak, ale dałaś tych larek, ale sama nie. Tak, lubię. Ale jak byłaś mała, to nie lubiłaś smoczka ssać. Nie próbowałaś go zawsze. Jak płakałaś, to byśmy ci dawali, ale ty... Ale golasek. Ty jeszcze ściągnij czapeczkę. Będzie już całkiem goła. Ona i ma i tak usługa. A lampę. Tak, i to trzeba chyba założyć. No na pewno, bo jakby się posiłała, to by się było mokre. No, bo jakby się posiekała i teraz się to rozwija. A gdzie jest przód, a gdzie jest tył? Nie wiem. Nie, tu jest chyba przód. Dobrze, no to nałóż to na brzuszek. O, bardzo ładnie. Ale zobacz, jaki fajny kształt, takie serduszko. No. Fajne. No. Ja to się robi. No bardzo dobrze. I teraz musisz przełożyć do środka. O, sobie złapać. No. Wyrównać poziomy. No i teraz tu zakleić tym. I zakleić górę. Brawo. Ale ładnie laleczka ma. A tu śrubę. No wiadomo. Pamiętamy, też robiliśmy śnieg z papierosów. Ty też nosiłaś takie papierosiki. A tylko nie takie jak ja chyba. No, takie dokładnie to nie, no ale to jest tył. No. No, super. I teraz zakładamy ubranie. Ciekawe, czy ja też nosiłam takie buty. Pewnie, że też. Właśnie zapinane tutaj, między nóżkami. Aha. I tak zakładane. Pamiętam. No i tutaj między nóżkami się odpina, dlatego, żeby łatwiej było przebrać dziusia małego. No wiadomo. No wiadomo. To zapinamy tutaj i chyba jeszcze musimy na dole. No to na dole, tak. Oj. Ale się tam. Ale jejku, ja widzę teraz, jak mam bransoletkę, taką jak Lala. No tylko, że ona nie ma wypustki. A, czyli właścicielka ma taką samą bransoletkę jak laleczka. Fajna, pokaż co tu jest. No i tylko, że ona ma, nie ma takiego wypustki. Widzisz? To amno. To. No ale też jest serce. No to co, Lalunia? Teraz czas. Na picie. Na pewno chce jej się pić. To karmić. Ona pije? No. Ale słychać. Chyba jej się chciało bardzo pić. Ojoj, całą butlę wypiła. O nie. To podejrzewam, że co teraz się stanie? Siku. Chyba pampers się. Już, nie ma prawie wody. Bardzo jej się chciało pić. To teraz sobie chwilę poleżę. No, chyba będzie miała drzemkę. No. Ładna laleczka, ładna. No. Ale właściwie jak ona ma na imię? To niech napisze widzowie w komentarzach. A, nie dałaś jej imienia? Nie. No właśnie, bo ona może mieć jakieś imię, prawda? Na przykład... Patrz na Bruno. Ojej, Bruno, zadziabałeś czapkę od naszej Babyborn. Żeby ci się jeszcze smoczek nie spodobał, maluszku. Taki mały. Nie no, buciki też. No w sumie mogłyby mu pasować. Tak, truskaweczka też by coś chciała pewnie, co?
No ale to następnym razem. A teraz oglądajcie świeżaki naszą baby born. O, tutaj świeżaki. Ojej, faktycznie, one nas otoczyły dzisiaj. No. Ej, a co to są za zabawki? To są zabawki, a to jest jeszcze kolik. Ale fajny misio. Do wody. Kaczka, oj, to jak będziemy kąpać baby born, to na pewno jej damy te zabawki. No, żeby się mogła kąpać. Mhm. Ojej, płacze nasza laleczka. Chyba się... O. No, sprawdź pampersa, czy jest mokry. No jest. Ojej, no to dlatego płacze. O, już nie płacz, maluszku. Michasia cię przebierze. No, na pewno pampers będzie mokry. Może jeszcze dotkniemy. No, sprawdzimy. Ja się sprawdzę. Mokry. Ojej, no to były siki. I taki... O, i ciężki. No, ale ciężki. Musiała chyba się zasikać. To się nie dziwię, że płakała. Było jej na pewno niewygodnie. Fe! Może teraz na nocnik. Spróbuj ją na nocnik posadzić. Hej, witaj maluszku. No. Pięknie. Ma sikać. Może teraz ją nakarmimy kaszką. Świetny pomysł. Dobra. Tylko... Skąd kaszka? No tutaj jest ten, to coś od tej wody zostało. Aha, była w zestawie kaszka? No to otwórz kaszkę. A w czym ją zrobimy? W tym. Aha, taka specjalna miseczka. No i łyżeczka. Łyżeczka. No to trzeba... A jak to się przygotowuje? Jest instrukcja? Chyba tutaj jest to. No to chodź, Michasiu. Przygotujesz tutaj kaszkę. No, to ty wlej do zaznaczonej. Dla Laluni. Aha, zaznaczona linia. No, wlewamy. Chyba nam wody brakło. No. Czekaj. Ale tutaj jest też, ale możesz się z tego wylać. Nie, czekaj. Nie no, tak nie. Musimy troszeczkę przyspieszyć ten. No. Ups. O, idealnie. A no teraz? To Kasia wsypie teraz. To jak? To otworzyć nożyczkami? Pokaż. Będzie ciężko. To zaraz tutaj mamy w twoim biurku. Nożyczki. Cyk, 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 proszę. Nie, w ogóle nie pachnie. To jest taki biały. To wsyp, Michasiu. A całą? Tak, całą. Bo Lalunia jest głodna. O, zje całą kaszkę. No, myślę. Rozmieszaj ładnie, powolutku. A żeby aż tego białego nie było, to tak musi być. Tak, tak, czyli trzeba dokładnie wszystko rozmieszać, żeby się rozpuściło w wodzie. Teraz dajemy naszą kaszkę. Tak. Czy jest gęsta wodnika. Michasia kaszkę przygotowała i Lalunię nakarmimy, proszę. O, jaka pyszna. Ojojo. Ciekawe, jak smakuje. Ale zjada. Na pewno jej smakuje. No, to już chyba się najadła Lalunia. Najadła się, to pewnie teraz będzie chciała się załatwić. Tu odłożymy jej ten języczek. Ja to potrzymam. A co dalej? No i chyba ona się teraz załatwi. Ej, to jest jakiś... Chyba zrobiła kupę. Tak, zrobiła, ale chyba coś tu śmierdzi. Hej, mała, musimy chyba się teraz już ubrać, nie? No, no to w co my ubierzemy? Na początku serwetkę ją wyciągnę. No tak. Dobrze. Coś tutaj. No, ale jak już ją wyczyścisz, będzie najedzona, załatwi się. No to będzie szczęśliwa. No i jeszcze buzię. Tak, bardzo ładnie. Ślicznie. A w co ją ubierzesz na spacer? Wiem już. To będzie cebulerko. No, bo dzisiaj jest troszkę chłodniej, no. No i? Świetny wybór. No, a czy masz jakieś papcie dla niej, skarpeteczki? No, tutaj. No, też trzeba jej chyba założyć, jak sądzisz? No, chyba tak. No to co, ubieramy? Bo trochę jest chyba mokre, to się musi wysuszyć. Na pewno. Może chyba wypiła i zjadła. No, przebieranie dziecka wcale nie jest takie łatwe. Nie jest łatwe.
Myślisz, że ładne? No, łatwo to jest w tym lalku. Oj, raz. Odłóż tutaj sobie. No i pierwsze. A gdzie jest pampers, żeby... No proszę, tu masz pampersik. No. Założymy. Tak, trzeba. No bo wiesz, żeby nie było draki na spacerze, że nasza kochana Lalunia... Myślę, że mogłoby być na spacerek trochę siku. No właśnie. A tak w pampersiku się zatrzyma i ciuszki będą suche. No właśnie, a jakby na przykład by nie daliśmy jej pampersa? No to wtedy miałam mokre spodenki. Bluzeczkę chyba. Nie, bluzka nie chyba. No. I byłoby jej bardzo zimno, może by się nawet rozchorowała. Oj, bidulka. Więc lepiej weźmy ten pampers. Oj, trzeba chyba założyć te ubranie. No tak. To jak to z tyłu się odpinam? To są takie narzepy. Aha, narzepy, czyli bezpiecznie, tak ładne. To nie tutaj się skupia. A pamiętasz, mamo, jak ty mnie ubierałaś? No, na początku to było przeżycie. Było to dziecko takie malusie. Takie ma małe rączki, nóżki. No właśnie. Ale teraz już Michasia się sama ubiera, prawda? No tak. No. Także jak nasza baby born będzie duża, to chyba się sama ubierze. Świetnie. Załóż jej jeszcze... Bolerko. Tak, bolerko. Oj, Lalunia. I kapciuszki. Buty czy kapcie? No buty, kapcie, takie skarpeteczki może to są. Ale musimy dzisiaj wziąć, bo jest chłodno. No. Ta bolerka by chyba zachorowała. No pewnie. Oj, chyba od razu miałaby jakiś kata. O, psik! O, psik! Czajby robiła. Ojej, to by wtedy była masakra. No właśnie. A teraz jest najedzona. Nakarmiona. Przebrana, tak, nakarmiona. Pokaż kapturek. Kaptur. Tak. To są to butelka kaptur. Tak. Lewa nóżka, prawa nóżka. Ale Lalunia ładnie ubrana. Pokaż ją, niech sobie stanie. Śliczna. Ale masz ciepły ten ubraczek. Ale co tu jest? Owieczka. O, jaka fajna, słodziutka owieczka. A na kapturku? Misiek. Takie zajączki. Co to za uszy? Chyba jest małym zajączkiem. O, idealnie. Nie. No to co, Lalunię do wózeczka. No i możemy jechać. Zapnij ją, żeby nam nie wypadła. No właśnie, bo jakby nam wypadła. Oj, to by była katastrofa. No. A tak będzie bezpieczna. No, a ty mnie zapinałaś, jak byłam mała? No pewnie, miałaś w wózeczku taki szelki, jak już siedziałaś. No, wiadomo. Facet pierwszy z lalką. No, wózeczek na ulicach naszego miasta. Idziemy! Idziemy na spacer. A czemu ona ma inne spodenki teraz założone? Posikała znowu. Posikała się przed wyjściem? A gdzie ją bierze na spacer? Do parku kultury. Aha, no to idziemy na spacer. Chyba się jej podoba, bo już chyba nie śpi. Patrz, a wy mi tak nie robiliście. Nie? A ja kojarzę. Się z górki puszczali i zjeżdżałaś. Sama? No. Ej, kurka. Popatrzcie, ale fajnie. Nie martw się, tata złapie. Gdzie ty jedziesz? Nie, proszę. No, a co? Ona lubi ekstremalne przejażdżki. Tak, jak chyba Marzenka.
trzeba ją było wziąć do Energylandii. No, na bumerang, to by się chyba przyjechało. Może weźmiemy tak, na parku. Może. Nie wiem. A jak wózek, podoba ci się? Fajnie. Sprawdza się? No. Wygodny? No. A jak ma fajny kieszeń, tam kieszeń jest. Tam już zobaczcie. Jest wszystko, tam już jest mój parasol, woda. Torebka. No a co? Siatka w profesjonalnym wózku. Ej, poszedł też na tą górkę. No, tu jest jeszcze spowalniać. No to tu jak małyż wyskoczy. No, puść ją, tak ją złapię. No i to jest już wózek samoobsługowy. Tutaj. No. No, ciekawe czy się podoba. Chcesz tam zejść? Jasne. No to idziemy, chodź, wózek zostawimy i idziemy. Aha, dobra, to Marzena pilnujesz. Buty ściągłaś, ciepło jej. Widzisz, że pogoda się tak nie zapowiadała, nie? No, dzisiaj trochę jest gorąco. No, ale na początku było tak kiepsko, rano. No, padał chyba deszcz. No, dobra, idziemy. Uważaj, gdzieś się po schodach. O. To tylko, ojoj. Jak tu dużo wody. Zobacz, ważka, nie bój się, ona się nie zje. Czyli co, spacer udany? No. Nawet? A ty tej wody jest tutaj głęboko? A ciekawe, czy ona lubi pływać, nie? To idziemy teraz do wózka, czy jeżeli na razie na rękach będziesz niosła? Nie, na razie sobie poświęcimy chwilę i idziemy dalej. Dobra. A ciekawe, gdzie? No, gdzie? Ciekawe, gdzie pójdzie. O, Marzenka już siedzi na ławce. Halo. Tak? Co, że zimno? No nie, ale wiesz co, na ten sweter chyba... No ściągni, bo wiesz co, może się zagotuje trochę. Nie, bo jest. A ty to tak... bardzo w bluzie. A, no bo ja się ubrałem, widzisz, no. Bluza gruba, jak było zimno, mogło chłodno, ale teraz się zrobiło ciepło. O, już śpi, odleciała, popatrz, książka zamknę. A nie, otwarły się. Otwarły. A wiesz, że jeszcze mam w domu jedne buty. Tak? Od innej lalki. Mm. To się musi ten, że pokazać kiedyś widzą. A ma pampersa? Nie. Ma pampersa nawet założonego. Że on zapinasz? Mam pampersa, żeby nie wypadła. Pięknie, ładnie wygląda ta lalka. No. Jaka lalka, baby boy. A już imię wybrałaś? Czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze czekamy na propozycję. Ale może trochę wybierze jakiś z tych pozostałych? No, bo widzowie napisali bardzo dużo imion i propozycji imion w komentarzach, więc... A ile? Jeszcze, och, mnóstwo tego jest, tak? A jakie imiona? A różne, na przykład, żeby Emilka, była... Tosia była... Emilka. Misia, żeby się też nazywała. Emilka też była. Nadia była. Naprawdę, tych imion jest mnóstwo. No. Ale my jeszcze czekamy, damy innym szansę. Tak. No. Nawet jedna użytkowniczka napisała, że już jest 3M, to żeby było 4M jakieś. Imię na M też. To mi się, no. Damy pomysł. To zobaczymy, nie? To Jaśka wybierze. To w przyszłym tygodniu będzie co? Wynik tego, imienia dla Baby Boy. Pozdrawiamy Darię Zagrąską. Pozdrawiamy Lenę Jarząbek. Pozdrawiamy Jagodę Nowacką. Pozdrawiamy Julię Fila. I na dzisiaj to już tyle pozdrowień i widzimy się na następnym odcinku. To na razie, pa!